Cześć moi drodzy, witam was na kanale Wideoblog Tech. Długo producenci kazali sobie czekać na płyty in, z innym chipsetem niż z chipsetem Z370 pod rodziny procesorów Coffee Lake. Nawet kupując tańszą sztukę i piątkę, jakąś nawet niepodkręcaną, byliśmy zdani na płyty tylko i wyłącznie drogie płyty z chipsetem Z370. Na szczęście ostatnimi czasy się to zmieniło i dzisiaj chcę Wam zaprezentować i przetestować dla Was dwie płyty od firmy Aurus H370 i B360 Gaming 3 WiFi. Jest co pokazywać, jest o czym opowiadać, więc startujemy! Najpierw, moi drodzy, szybki unboxing, żeby pokazać Wam co dostajemy w kompletach razem z tymi płytami. Głównymi. Oczywiście płyty główne, o których za chwilę i będę pokazywał wam, co na nich znajdziemy, czym się różnią i jaka jest ich specyfikacja. Płytki CD ze sterownikami, ulotki śmieci, ulotki e, instrukcji obsługi, kołki śrubki do mocowań naszych dysków M.2, Co prawda, tu jest osobno kołek i osobno śrubka, zresztą tak samo tutaj. Troszeczkę takie marnotrawstwo, jakby nie mogli tego do jednego woreczka wsadzić. Przejściówkę do kabli z przedniego panela, reset power, LED, HDLED i tak dalej. Antenki w WiFi. Karty Wi-Fi. Co ciekawe, karty nie są wbudowane na płytę, jak widzicie, tylko są na specjalnych takich małych kartach M2, ale to wam za, za chwileczkę wszystko pokażę przy omawianiu płyt. Po dwa kable SATA. W H370 powinny być cztery, według mnie i zaślepki tylnych portów. W sumie są identyczne, bo płyty mają identyczne wyjścia na tyle. Z tej strony mamy H370, z tej strony mamy B360. Odpowiednie podpisy ukażę Wam się na dole ekranu, żebyście wiedzieli, która płyta jest która. W trakcie pokazywania i recenzji. Obydwie oczywiście wymiar pełnego ATX, obydwie podstawka 1151 pod chipset Intela, odpowiednio H370 Express i B360. Na płycie H370 możemy zainstalować dwie karty w układzie Crossfire. Obydwie płyty, cztery sloty pamięci DDR4, dual channel, channel oczywiście. W H370 te sloty są podświetlane przez diody RGB, natomiast w B360 nie są podświetlane. Również podświetlany jest chipset i pasek audio od strony karty muzycznej. Podobnie w B360 pasek oddzielający kartę audio od laminatu i chipset. Natomiast osłony tylnych portów, tylnych wyjść nie są podświetlane, podobnie jak radiatory z sekcji zasilania, więc to oświetlenie jest dosyć skromne. Jeszcze w H370 podświetlany jest tutaj ten pasek przezroczysty, który notabene możemy zdjąć, customizować, wydrukować sobie na drukarce laserowej 3D jakiś swój wzór i zamontować na tą płytę coś swojego. Maksymalne taktowanie pamięci, które obsadzimy na tych płytach, to jest 2666 MHz. Oczywiście możemy kupić 3200 MHz i wsadzić do tych płyt, natomiast zadziałają one z prędkością 2666 maksymalnu. Mówiąc o slotach i różnicach, na H370 mamy dwa sloty PCIe x16. Pierwszy to jest X16, drugi to jest elektryczny X4 i mamy cztery sloty PCIE X1, natomiast nie mamy żadnego slotu PCIE X4. Natomiast na B360 mamy jeden slot PCIE X16, jeden slot PCIE X16, ale pracujący elektrycznie razy 4, i jeden slot X16, ale elektrycznie pędący X1 oraz dwa sloty PCIE X1. Również X4 tutaj nie znajdziemy. Do każdej z tych płyt możemy podłączyć maksymalnie pięć wentylatorów. Mamy tyle headerów, czyli teoretycznie pięć wentylatorów, ale oczywiście te wentylatory możemy sobie splitować. Mamy pięć headerów, w tym specjalnych header dla pompy chłodzenia cieczą i dla układu IO. Na obydwu płytach to znajdziemy. Złącza EPS ukryte za osłonami tylnych portów. Również tutaj koło tych złączy EPS ukryte są pojedyncze złącza do wentylatorów SysFan 1. Na obydwu płytach na dole znajdziemy debugledy, czyli diody informujące o ewentualnym problemie z pamięcią, płytą główną, procesorem, bądź też kartą graficzną. Szkoda tylko, że nie ma chociażby na H370 wyświetlacza z kodami numerycznymi informującymi o poszczególnych błędach. Przejdźmy do portów SATA. Na obydwu płytach mamy sześć portów SATA 3 oczywiście. Na H370 umieszczone poziomo, natomiast na B360 2 umieszczone są poziomo, a cztery są umieszczone pionowo. Co do złączy M2, na każdej z płyt mamy po dwa pełnoprawne porty M2. Z tym, że na obydwu płytach jeden, pierwszy, pierwsze porty pracują z prędkością X4 PCIe. A drugie porty pracują z prędkością jedynie X2, więc jak obsadzamy swój główny dysk M2, to zalecam do, zamontować je do tych slotów górnych, które na posiadają radiator chłodzący nasze dyski M2 z termopadem umieszczonym od spodu. Na każdej z tych płyt znajdziemy również pozłączu, do którego podpinamy właśnie naszą kartę sieciową. Nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie, ponieważ wyprowadzenie do anten zajmuje nam po jednym slocie w naszej obudowie, ponieważ tutaj wpinamy kartę, idzie kabelek do śledzia, na którym są umieszczone wyjścia, dopiero do anten, i do tych anten na zewnątrz obudowy podpinamy samą antenę. Więc już na początku, na starcie, mamy i po jednym slocie w naszej obudowie zajęte. Natomiast myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Ci, co nie potrzebują karty Wi-Fi to po prostu albo nie zamontują tej karty, albo wybiorą model bez karty Wi-Fi wbudowanej, raczej dołączanej do płyty głównej. Co do karty Wi-Fi jest to Intel CNVI-802AC oczywiście. Jest to również karta zintegrowana z Bluetoothem, więc to też fajny future. Można sobie przesyłać pliki na przykład z na naszego smartfona bezpośrednio do komputera bez konieczności podłączania go za pomocą kabla. Sekcje zasilania, moi drodzy, są praktycznie y, bardzo podobne, nie identyczne, ale bardzo podobne. W h 370 mamy dziesięciofazową sekcję zasilania, ale to są fazy takie, wiecie jakie, podwojane. De facto jest tutaj 4 plus 2, y, czyli są cztery prawdziwe fazy dla CPU i dwie fazy dla GPU, wbudowanego i GPU de facto, wbudowanego w procesor. Natomiast te cztery główne fazy procesorowe są podwojone. Różnica między tymi płytami leży również, yy, tak, w wyglądzie wyglądzie czy chipsetu, ale nieważne. Główna różnica, to jest, yy, jedna z głównych różnic, to jest zintegrowana karta muzyczna. O ile na H370 mamy ALC 1220, czyli jedną z lepszych kart, które możemy znaleźć, zintegrowanych kart yy, muzycznych, które możemy znaleźć z płytą główną, z japońskimi kondensatorami, o tyle już troszkę bardziej ubogo mamy na B360. Mamy tutaj jedynie ALC892, więc kartę powiedzmy sobie szczerze, że ze średniego poziomu dźwięk odtwarza muzykę również. Natomiast osoby bardziej uczulone na jakość tego dźwięku i muzyki będą, yy, mogą być troszeczkę zawiedzione. Ale no cóż, bardziej budżetowa płyta, więc też bardziej budżetowe niektóre komponenty. Producent siłą rzeczy musiał Tutaj umieścić. Oczywiście wyjścia na przednie porty USB 3.0 w obydwu płytach. Złącza do podłączenia naszych na przykład pasków LEDowych. Mamy tutaj w standardzie GRBW oraz VDC do używania z wentylatorami np. od Corsera L120, L140 i tego typu wentylatorami podświetlanymi RGB. Na dole też są oczywiście paski do złącza do pasków LEDowych, złącze do podpięcia oczywiście naszych przycisków power, LED, reset itd., i tak dalej są umieszczone, w tych samych miejscach na dolnej krawędzi płyty głównej. Tyle złącza na obu płytach mają identyczny układ i występują w identycznej ilości. Więc opowiem Wam ogólnie, aby sobie patrzeć, co tam jest z tyłu. Mamy cztery porty USB 2.0, dwa porty USB 3.0 i 3.1 Gen 1. Mamy dwa porty USB 3.1 Gen 1, w tym jeden typu A, a drugi typu C. I mamy oczywiście wyjście na nasze karty muzyczne. Karty sieciowe Intela i219V są zaimplementowane na tych płytach i wyjście na zintegrowaną kartę graficzną HDMI w standardzie 1.4 i port DVD. Jedną dziwną rzeczą, którą zauważyłem na tych płytach głównych, to jest montaż radiatorów. Zarówno na chipsetcie, w jednym i w drugim przypadku są mocowane za pomocą śrubek, nawet w tej B360C, najtańszej z tych dwóch. W zasadzie z tych trzech, mówiąc jeszcze o 370C. Natomiast e, radiatory z sekcji zasilania, zarówno na H370, jak na B360, są montowane za pomocą wciskowych kołków plastikowych. Oczywiście między radiatorem a sekcją zasilania są termopady, ale generalnie ja bym tutaj wolał, żeby było na odwrót, żeby sekcja zasilania była montowana za pomocą śrubek a chipset, one się tak bardzo akurat nie grzeją. Te chipsety mogą spokojnie być zamontowane za pomocą kołków plastikowych. Z ciekawostek chcę Wam jeszcze powiedzieć, że obydwie te płyty posiadają dual BIOS. Nie ma możliwości ręcznego wyboru, z którego chcemy wystartować. Natomiast płyta to robi automatycznie. Natomiast mają dual BIOS, więc w przypadku awarii jednego zawsze możemy wzbudzić płytę za pomocą drugiego. Płyta powinna się automatycznie przełączyć na drugi BIOS. Mówiąc jeszcze o złączach M2, nie sposób nie wspomnieć, że obydwie płyty oczywiście wspierają pamięć Intel Optane Memory, czyli teoretycznie dyski M2, które przyspieszają pracę dysków talerzowych zamontowanych w naszym komputerze. Pamiętać należy również, że połączenie dysku normalnego SSD M2 z dyskiem Optane Memory nie jest dobrym połączeniem, bo wtedy możemy zamiast przyspieszyć cały system, to spowolnić nasz główny dysk M2 SSD. Wygląd BIOS-u jest standardowy dla płyt Aurusa. Znajdziemy tutaj wszystkie podstawowe zakładki, które znaliśmy z płyt z chipsetem Z370, łącznie z zakładką, teoretycznie do podkręcania. Mamy możliwość tutaj zmiany mnożnika, jednak płyta, nawet jak ustawimy 5 GHz dla tego procesora, to płyta na to nie pozwoli. Jedyne co możemy zrobić, to ustawić na stałe zegary turbo. Tak jak przewiduje to Intel w tym przypadku 4700 MHz. Teoretycznie na jednym najszybszym rdzeniu w praktyce płyta potrafi ustawić to na wszystkich rdzeniach, więc można się mówić, że przy zastosowaniu pod 8700 k mamy jakąś tam teoretycznie podstawową możliwość podkręcania, a poza tym wszystkie ustawienia, tak jak już powiedziałem, są praktycznie takie same jak w ustawieniach płyt z chipsetem Z370 od tegoż producenta. Także tutaj żadnych więcej wodotrysków nie znajdziemy. Pamięci oczywiście pracują maksymalnie na 2666 MHz. Tutaj niestety cudów nie ma. BIOS B360 wygląda bardzo podobnie jak każdy BIOS Mamy tutaj troszeczkę mniej funkcji, szczególnie mniej funkcji dotyczących podkręcania procesora, więc tutaj nie pobawimy się za bardzo ustawieniami turbo procesora. Płyta nie przyjęła tych ustawień, jeżeli ustawiłem na sztywno w biosie, więc raczej będziemy tutaj musieli bazować chyba na częstotliwości fabrycznej procesora, chyba że w przyszłości producent w którymś z bios umożliwi taką opcję. Pamięci oczywiście maksymalnie 2666 MHz, bez możliwości podkręcenia ich, nawet ręcznie, ale za to możemy również poławić się ręcznie timingami. Tych pamięci jakbyśmy chcieli spróbować je troszeczkę zbustować, troszeczkę podkręcić a propos timingów. Moi drodzy podsumowania, kilka słów o tych dwóch płytach głównych. Może zacznę od ceny, bo, bo to ważny aspekt zakupu jednej i drugiej. Aorus B360 Gaming 3 WiFi kosztuje w granicach 440 zł. W zależności oczywiście od sklepu, w którym popatrzycie, linki do obydwu znajdziecie pod filmem w opisie. Tak przy okazji, H370 Aorus Gaming 3 WiFi kosztuje 100 zł więcej, czyli mniej więcej. 540 zł, około. To sporo, ponieważ w cenie H370 możemy dostać niskobudżetową Z370, ale nie będzie tak dobrze wyposażona jak H370, nie będzie miała podświetlenia RGB, przynajmniej tak w miarę rozbudowanego jak H370, nie będzie miała tylu złączy M.2, nie będzie miała Wi-Fi wbudowanego yy, i generalnie prawdopodobnie nie będzie miała dual biosu oraz może mieć słabszą kartę muzyczną, chociaż większość z 370 ma właśnie kodek ALC 1220. <laughs> Więc teraz się musimy zastanowić, czy warto kupić H370, bardzo dobrze wykonaną, bardzo dobrze wyposażoną, bardzo dobrze pracującą. W testach. Jej wydajność z procesorem 8700K była na poziomie Z370, płyty z chipsetem Z370, więc niczym nie ustępuje, oprócz tego, że nie oferuje funkcji podkręcania procesora ale można to zrobić, jak widzieliście jak przy okazji pokazywania biosu, za pomocą sprytnego myku ustawić turbo, maksymalne turbo na wszystkich rdzeniach do 4700 MHz, w przypadku 8700K. Na B360C tańsze o 100 zł tego nie zrobimy. B360 również bardzo dobre wykonanie, złego słowa absolutnie nie mogę powiedzieć, obydwie płyty super jakości, jak przystało na Aurusa. Brak podświetlenia tak bardzo rozbudowanego Podświetlenie jak w H370, nie podświetlane są sloty pamięci. Troszkę gorsza karta muzyczna, 100 zł taniej. Musicie sami zadecydować. W obydwu płytach dostaniemy, co jest bonusem, radiator naszych dysków M2. W każdym razie, obydwie płyty otrzymują ode mnie wyróżnienie za super jakość. Naprawdę bardzo porządnie, solidnie i ładnie precyzyjnie wykonane płyty główne na bardzo dobrych komponentach szczególnie H370 japońskie kondensatory sekcji audio dosyć dobra sekcja zasilania nawet ta 8700K ustawiona na 4700 MHz nie powodowała przegrzewania się tej sekcji zasilania przy długotrwałym teście obciążeniowym więc dobra robota według mnie dla producenta i ode mnie to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, co myślicie właśnie o zakupie H370. Ogólnie mówię, nie mówię o tym modelu, bo generalnie dużo H370 jest właśnie w bardzo podobnej cenie. A co myślicie o zakupie H370? Czy mając procesor bez literki K na końcu, wolelibyście kupić H370 właśnie, czy B360? I dlaczego? Chętnie Poczytam Wasze opinie na ten temat. I odejmę to tyle, moi drodzy. Jeżeli ten test, recenzja i prezentacja płyty, płyt głównych od firmy Aurus B360 Gaming 3 Wi-Fi, H370 Gaming 3 Wi-Fi się podobała, to jak zwykle proszę o kciuki pod filmem w górę. I jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, poznaję Was w VideoBlogTech.